Zupa wzięła się z potrzeby tak naprawdę, bo zawsze to jest tak, że w przyrodzie nie ma próżni. Jeżeli po jednej stronie są ludzie potrzebujący, a po drugiej stronie są tacy, którzy chcą pomagać, to taka prosta droga do tego, żeby jak gdyby stworzyć taką organizację, która z jednej strony będzie mogła czynić dobro, a z drugiej strony mądrze pomagać. Myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę, żeby komuś pomagać, bo tak naprawdę życie dla samego siebie jest takie bardzo puste i jest taki, przychodzi taki moment w życiu, że człowiek chce coś więcej z siebie dać tym, którzy w tym momencie są w potrzebie. W związku z tym, że mam syna niepełnosprawnego i większość ludzi powiedziałoby, że no, powinnam się zająć niepełnosprawnymi, żeby walczyć o ich los i o ich dobro. Myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego resetu, czyli zrobić coś, co tak naprawdę ciebie w tym momencie nie dotyczy. Po to, żeby raz, że poznać ludzi, poznać ich historię, spróbować pomóc, mądrze pomóc, to zawsze podkreślamy, że to musi być mądre pomaganie, a z drugiej strony jak gdyby oddzielić się od tego, co masz w domu. Czyli zrobić zupełnie coś innego, coś zupełnie szalonego, po to, żeby tak naprawdę zachować własne takie zdrowie psychiczne. To się inne nie da, takie ogara. Stowarzyszenie działa znacznie krócej niż Zupa, bo Zupę zaczynaliśmy 14 października, natomiast stowarzyszenie zostało zawiązane 27 marca następnego roku. Jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy u siebie w domu, więc to był totalny rozgadacz. To było 14 października, tak naprawdę ugotowaliśmy tam pierwszą zupę. Jakiego roku? 2017 roku. Ugotowaliśmy tam pierwszą zupę i tak naprawdę no, przez ponad rok gotowaliśmy u siebie w domu, na zwykłej kuchence gazowej, jak gdyby no, przyjmując ludzi, których nie znamy pod swój dach, po to, żeby nam pomagali i wspomagali. W sierpniu zaczął się remont właśnie tego lokalu, w tym momencie mamy siedzibę i mamy taką profesjonalną już kuchnię. Były to trudne czasy, bo to było tak, że wolontariusze wychodzili, jechaliśmy na dworzec, ja wracałam do domu i miałam dalej zupę w domu, bo tam było wszystko, tam były nieumyte naczynia, tam później były termosy, były gary, był magazyn rzeczy, tam po prostu było kompletnie wszystko. Powiem szczerze, że z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to się zastanawiam, jak ja dałam radę, nie? Czy mając tą świadomość, czy to będzie tak wyglądać, że to tak naprawdę będzie no tak trudno i niezbyt łatwo, czy na, drugi raz bym się na to zdecydowała tak naprawdę. Potem gdzieś w pewnym momencie pojawił się pomysł na to, że chcielibyśmy jednak własne pomieszczenie, znaczy niekoniecznie własne, ale takie pomieszczenie, w którym moglibyśmy się spotykać, moglibyśmy wspólnie gotować. Bo ja osobiście uważam, że to gotowanie i te spotkania nad garnkiem to jest to, co powoduje, że ludzie się ze sobą zaprzyjaźniają, że oni nawiązują jakieś relacje, że przychodzą tutaj nawet potem tylko po to, żeby się spotkać ze znajomymi, nawet niekoniecznie myślą o tej pracy, która jest do wykonania. Także chcieliśmy, żeby takie pomieszczenie było zupowe i żeby ono było bliżej centrum Poznania, żeby było skomunikowane, żeby można było łatwiej dojechać, no i żeby też, jak to śmialiśmy się wspólnie z Wiolą, wyprowadzić zupę od nas z domu, bo jednak te soboty, kiedy się spotykaliśmy i gotowaliśmy, to było ogromne zamieszanie. Natomiast jak mam takie dni, to sobie wspominam tych ludzi, których w tym momencie już nie spotkamy na dworcu, bo mieszkają w swoich mieszkaniach, bo mają pracę, bo wróciło dziecko dzięki temu z domu dziecka. Bo no, i tak naprawdę no, ciągle czegoś szukać tych motywacji, tego czegoś, co jak gdyby te wszystkie trudy ci zrekompensuje. Na początku dużo entuzjazmu. Dużo takich sytuacji, których w tym momencie wiemy, że coś jest inaczej, że coś nie wyjdzie. Wtedy jeszcze jak śmiało się w takich różnych powiedzeniach, że trzmielowi nikt nie wytłumaczył, że nie może latać. I tak samo my nie wiedzieliśmy, że nie możemy latać. I tak naprawdę nauczyłam się takiego czegoś, że jednak
nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Dopóki jakby serduch obije i człowiek jest sprawny, to nie ma rzeczy niemożliwych. Shotgun. Jestem przedstawicielem handlowym, doradzam firmom średniego, wyższego segmentu, dobieram oferty, negocjuję, zawieram umowy. Trochę przypadek. Ja jestem jedną z tych osób, która jest bardzo często w tłumie zaczepiana przez różne osoby. Daj bójkę, daj bajkę, mogę też pogadać. Mnie to strasznie denerwowało swego czasu i miałam z tym duży problem z tego względu, że często takie spotkania kończyły się tym, że ktoś zaczynał płakać w rękach i ja niewiele wiedziałam, co z tym zrobić. Nauczyłam się odróżniać pomoc od pomocy. To jest ta umiejętność, którą zyskali rzeczywiście w tym momencie, kiedy ktoś mnie na ulicy zaczepia, ja już nie mam obaw, ani takiego stresu, czy nie wiem jak się zachować, nie wiem co poradzić. Wiem jak wyjść z sytuacji, wiem co powiedzieć, wiem gdzie daną osobę skierować i jeżeli takiej pomocy potrzebuję. I jedną ważną rzeczą też, której się nauczyłam, to jest nie oceniać. Już wiem, że czasami te wnioski, które wyciągamy na pierwszy rzut oka są kompletnie mylne i potrafią wprowadzić w błąd. Satysfakcja? Wiesz co, no ja głównie przychodzę kroić marchewki, tak w wielkim skrócie, więc jeśli mogę czuć satysfakcję z krojenia marchewek, to tak, czuję ją, idzie mi świetnie, coraz lepiej. Natomiast to był żart, ale mówiąc poważnie, chyba nie do końca wiem, czy to jest satysfakcja. Wiesz co, mnie cieszy każdy sukces, każda osoba, która trafia do nas, idzie na terapię. Natomiast nie mierzę tego w takiej mierze sukcesu z tego względu, że to naszym osiągnięciem nie jest moment, w którym dana osoba trafi na terapię, pójdzie mieszkać, wychodzi na prostą i żyje sobie swobodnie w normalnym świecie, bo to się zdarza rzadko. Nasze sukcesy są znacznie mniejsze. Nasz sukces to jest moment, kiedy dana osoba pójdzie na terapię, kiedy chce zawalczyć, kiedy doskonale sobie radzi. Miałam dziesiątki momentów, kiedy zastanawiałam się, czy warto i czy potrzeba, i po kolejnej rezygnacji, kiedy ktoś jednak nie podołał, zastanawiałam się, czy jest sens to robić. Kiedyś gadając z Biorkiem, Biorka mi powiedziała, mówi, spójrz na to zupełnie inaczej. Mówi, zobacz, ten człowiek dzięki tobie, dzięki naszej pomocy był na 18 swojej córki. Zobacz, córka spędziła z nim super popołudnie. Mówi, to jest ważne, to jest moment, który zostanie z nią pewnie na długo, długo. Mówi, zobacz, babcia wyjechała z rękami na wakacje, tylko dzięki naszej pomocy, bo nam się udało. Pierwsze to, że szukałam troszeczkę odskoczni czegoś innego niż pracy, bo chorobą pracoholizm. No tak powiem, stwierdziłam, że coś innego, a druga kwestia też, że znajomych przyjaciół, syn też chciał gdzieś wolontariać i stwierdziliśmy, że w dwójkę coś razem by się gdzieś ruszymy. I tak tutaj Bartek ze mną parę razy był, potem był powiek, no troszeczkę mniej przychodził, ale pomagał i zostałam samym zwańczym dyrektorem magazynu. Ja czasami też mam, ja nie ukrywam, że czasami też mam takie uczucia, że jak idziesz
drugi, trzeci raz widzisz tę samą osobę i no, ma możliwość skorzystania i z terapii, i z pomocy, i nie chce, no ale na to trzeba nie tyle przymknąć oko, ale to trzeba po prostu gdzieś tyle wyciszyć, no bo się wszystkich nie da z tego wyciągnąć, nie wszystkim się da pomóc, nie? Tylko tym, którzy faktycznie chcą, którzy w danym momencie się decydują i potrzebują, nie? Tak nie bardziej, w domu zawsze było, była pielęgniarka, gdzieś w mojej miejscowości zawsze ta pomoc gdzieś tam była, i jak nie tu, to tu, i też tam w innych stowarzyszeniach, czy finansowo, czy jakąś tam swoją pomocą, rodzicom i rodzicom takich dużych rzeczy. People need help. So it's a great way to give back, you know, and usually I don't do anything like this where I advertise, or I don't even take pictures and advertise it. I go, I help, and that's it. I'm usually anonymous. So even with my company, I don't advertise that I do certain stuff like this, because I don't see the point. It's just you give back wholeheartedly, and that's it, you know. So that's why I usually come here and I give a hand. I don't think I have a hardship to being motivated, because as long as I have breath, I will fight, and it can be for life, it could be for whatever. So there, I don't call it quits until I'm dead. I to jest tylko zupa. Natomiast na zupie dzieją się różne inne rzeczy, to znaczy mamy tam też opiekę medyczną. Staramy się tych ludzi zmotywować do tego, żeby skorzystali z profesjonalnej opieki medycznej. Natomiast opatrujemy rany, robimy opatrunki, rozmawiamy z tymi ludźmi, motywujemy ich do tego, żeby w sobotę, we wtorek do nas tutaj przyszli, dlatego że tutaj mamy wtedy pracownika socjalnego, mamy psychiatrę, mamy psychologa i tak naprawdę kompleksowo możemy pomóc pod warunkiem, że osoba jest gotowa na otrzymanie pomocy. Natomiast nigdy nie staramy się przekonywać do tego, że powinna skorzystać z pomocy. Natomiast mówimy, że to jest jej życie, jej decyzja i to, co zrobi ze swoim życiem, to absolutnie będzie w porządku. Ale gdyby przypadkiem miała taki pomysł na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, jeżeli potrzebuje wsparcia, to jesteśmy do dyspozycji. W czasie pracy socjalnej pomagamy znaleźć miejsce pobytu, pomagamy znaleźć pracę, umawiamy na rozmowy kwalifikacyjne. Po prostu jesteśmy i rozmawiamy. Rozmawiamy i dowiadujemy się tego, co ewentualnie możemy pomóc, żeby jak gdyby pomóc tej osobie wyjść z kryzysu bezdomności. Natomiast no, panie psycholog i psychiatra robią tak naprawdę swoją robotę bardzo dobrze i tak naprawdę jest, no jest jak gdyby taka kompleksowa pomoc. Bardzo często umawiamy, motywujemy ludzi do podjęcia terapii. Jest też tak, że nawet jeżeli ktoś nie jest w jakimś nałogu, to tak naprawdę ulica do tego no, trochę jest przyzwolenie na ulicy. Trochę, żeby się położyć na ławce i zasnąć w parku. No, myślę, że niewielu z nas potrafiłoby to zrobić na trzeźwo. No. Bez strachu, bez tego, że nie można zamknąć drzwi, że jesteś niebezpieczny. Po prostu to jest takie znieczulanie się na początku, a potem no niestety kończy się tak, że ci ludzie po prostu potrzebują terapii uzależnień. Takie terapie uzależnień też jak gdyby motywujemy. Tutaj wypisuje nasza pani dyrektor psychiatra skierowania. Zawsze mówimy, że po terapii, żeby przyszli, że będziemy rozmawiać i że nie pozwolimy na to, żeby taka osoba została nadal na ulicy, że poszukamy wsparcia pod warunkiem, że jak gdyby taki ma zamysł, bo to też bardzo często jest tak, że jedynym zamysłem takiej osoby po terapii jest to, żeby wejść do sklepu na rok i zacząć od nowa, nie? Dlatego też mamy mieszkania wspierane. Mamy w tym momencie dwa takie mieszkania wspierane, finansowane za społeczne pieniądze. Bo tak naprawdę na początku, jak osoba do nas przychodzi, no nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma na jedzenie, kompletnie nic nie ma. No, trzeba tego półtora miesiąca do dwóch, żeby ogarnęła się zawodowo i żeby jak gdyby mogła partycypować w kosztach. Natomiast jak gdyby warunkiem tych mieszkań wspieranych jest to, że osoba kontynuuje terapię, że jest pod naszą opieką, że korzysta z naszego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego i pracownika socjalnego oraz to, że zaczyna swoje życie zawodowe jak gdyby na nowo ze wszystkimi konsekwencjami, które gdzieś tam po drodze się zadziały. Czyli jak gdyby mówimy, że no, jeżeli są długi alimentacyjne, to na pewno się komornik zjawi, no i wtedy zostanie ci to, żebyś ty miał po prostu świadomość tego, że jak gdyby no, podejmując taką decyzję, no, jak gdyby no,
konsekwencje tego, co się zadziało wcześniej, cię nie ominą. I mamy w tych mieszkaniach w tym momencie 8 osób. 6 osób jest usamodzielnionych. Czasami przychodzą, dzwonią, mówią, u mnie wszystko w porządku, dziękuję. Są to trudne chwile tak naprawdę, bo to jest, szczególnie jak to są ludzie młodzi, to gdzieś tam mi się instynkt macierzyński włącza i przypominam sobie, jak moje dzieci wychodziły z domu i tak naprawdę to jest tak, że z jednej strony jest radość, że ktoś sobie już radzi, a z drugiej strony jest no, taka troska, czy na pewno sobie da radę. Natomiast telefony typu Wiola, wynająłem mieszkanie, dam sobie radę, dziękuję za wszystko, to jest balsam na moje serce. Na co dzień głównie pracuję w przychodni leczenia uzależnień. Pracuję w organizacji dla bezdomnych, czyli w ZUP-ie i w ośrodku leczenia uzależnień, więc głównie na co dzień w mojej pracy zawodowej spotykam się z osobami uzależnionymi, ale również wykluczonymi społecznie. Na ZUP-ie na głównym się natknąłem w sumie przez przypadek, bo byłem osobą bezdomną, straciłem pracę. Nie zadzwoniłem na ulicy, a że no, na ulicy zawsze na jakąś ekipą się chodzi. To poszliśmy właśnie na dworzec zachodni. No i tam właśnie Wiolę poznałem, tą całą tutaj ekipę ZUP-y na głównym. Każda historia jest inna. Co to znaczy? Osoby, które się zgłaszają do organizacji, są po różnych przejściach życiowych, traumatycznych, borykają się na co dzień z różnymi problemami. Głównym problemem jest tutaj to zjawisko bezdomności, z którym się na co dzień borykają. Wtedy miałem tam 27, to było ze 4 lata temu, no to miałem 23 lata. No i już raczej w pewny dzień po prostu stwierdziłem, że już moje uzależnienie, czyli alkoholizm, już mnie powoli zaczął męczyć. Zacząłem ogólne osłabienie organizmu, takie rzeczy. No i pamiętam, wtedy miałem opatrywaną nogę i spytałem się, czy na przykład by byli mi w stanie pomóc. Na przykład, czy jakiś odwyk załatwić, czy coś, ogólnie jeśli chodzi o pomoc. No i wtedy Wiola mi powiedziała, że po prostu jak za tydzień się spotkamy, że po prostu mam być trzeźwy. No i wtedy oni mi ze wszystkim pomogą. Czyli załatwienie detoksu, potem terapii i potem nawet ze znalezieniem jakiegoś tam swojego konta mieszkania. Jeśli człowiek jest pozbawiony wszelkich swoich kompetencji takich społecznych, nie ma wsparcia w rodzinie, nie pracuje zawodowo, to gdzieś tam to do tego mogło się przyczynić, że w ostatniej fazie tej swojej uzależnienia może trafić na ulicę. Wiele osób, które już się znalazło na ulicy, mają takie poczucie beznadziejności i wtedy, nie twierdzę, że od razu tak jest, ale często tak jest, że te osoby, jak już się znajdują na ulicy, sięgają po ten alkohol. Dlaczego po alkohol? Bo przede wszystkim osoby bezdomne nie mają środków takich, żeby sięgać po narkotyki, leki, choć takie uzależnienia wśród osób bezdomnych również się zdarzają. Najtrudniejsze to dla mnie było w sumie poproszenie o pomoc. Bo w sumie tak nigdy nikogo o pomoc nie prosiłem i to takie było, no to było najtrudniejsze w sumie. A potem już jak te lody przełamałem, bliżej żeśmy się poznali, troszkę o sobie opowiedziałem, no to już było troszkę inaczej i już inaczej mogłem rozmawiać na innym poziomie, że bardziej zaufałem tym ludziom już. Okay. Najważniejsze to no, nie bać się. Takie odnaleźć w sobie takie samozaparcie. No i dostrzec w sumie sobie, że ma się ten problem. Że bez pomocy drugiego człowieka nie da rady wyjść z tego problemu. Bo dużo osób wiem, że myśli, że samemu da radę z tego wyjść. No ale ja jestem przykładem, że no, samemu z tego człowiek nie wyjdzie. Także co mogę powiedzieć, żebyście się nie bali prosić o pomoc, jak macie tą szansę, żebyście wykorzystali ją.